20? 16,69. 37,50. Ceny leków są bardzo różne. Wszystko zależy od apteki. Są miejsca w Warszawie, gdzie wciąż można postać w kolejce. Kolejki są spore po południu. Po południu są duże, ale do południa to można wytrzymać. A rano jak przyjadę w godzinach tam, przychodzę to w godzinach między 8 a 9, to nie ma kolejek. Kolejka nieraz jest na zewnątrz. Nie przerażają, bo idzie błyskawicznie. O, widzi pan, szybko się przesuwa. Spotkałem kobietę, która przyjechała z Rzeszowa. Była tu, przyjeżdżała do tego tu gdzieś do lekarza i później przyjeżdżała do poleki. Zapraszam. Regularne wizyty w aptece mogą bardzo nadszarpnąć budżet, zwłaszcza dotyczy to seniorów. Dzięki zakupom w tanich aptekach można sporo zaoszczędzić. Mamy 80 zł na jakimś balsamie. Mnie się wydaje, że jakieś 50 parę złotych. Pytałem się wam w drugiej aptece, ile jest cena. I tu jest 30%. Ja 250 zł wydaję miesięcznie, więc 30% nie jest jakaś